Witamy serdecznie. Witamy. Tej postaci chyba nie muszę przedstawiać. Przed nami Grzegorz Skwarek. Witam cię. Miło mi, zobaczcie. Spotykamy się tutaj ze względu na to, że zostałeś zaszeregowany jako poszukiwacz prawdy. 21-22 października będziesz gościem takiej imprezy, którą Szymon z Indygo Bóg organizuje. A w związku z tym, że ja gdzieś tam z Szymonem się trochę porozmawialiśmy, że coś będziemy na ten temat mówili, zrobię ci małe przesłuchanie. Zgadzasz się? Oczywiście. Czy jesteś poszukiwaczem prawdy? Myślę, że jestem jednym z wielu takim poszukiwaczem. Na swój sposób szukam jakiś taki sektor zawężony, który mnie pochłonął. Można powiedzieć, jak to pies myśliwski, złapałem taki pewien trop lata temu, no i tak tym tropem do dzisiaj idę badawczo, testowo, statystycznie, dzięki różnym obserwacjom, zmianom, trzymam się tego. Wracając do psów, rozumiem, że jesteś pies naprawdę. Twojego psa przed chwilą widziałem, bardzo ładny. Może przy okazji gdzieś tam się pojawi nam na ekranie. Ja pierwsze pytanie, które chciałbym ci zadać, jak to się zaczęło? Kiedy rzeczywiście poczułeś tą kość, zacząłeś węszyć i odkopałeś i zdziwiłeś się, kurczę blade, prawda to nieprawda, fałsz to fałsz? I o co tutaj chodzi, skoro ten świat jest zakłamany? No bo skoro szukamy prawdy, to znaczy otacza nas kłamstwo. Kiedy to się zaczęło? No to u mnie się zaczęło, jak miałem 9-10 lat, to wtedy zacząłem bardzo czytać Pismo Święte, Biblię, wielokrotnie w sumie, ale to jeszcze mi nie wystarczyło, bo mi się tam pewne rzeczy nie składały, ten Stary Testament z Nowym, i tak zacząłem jeździć po różnych takich systemach religijnych do Adwentystów Dnia Siódmego, bo tam gdzieś od strony mego ojca tam część chodziła tam do tych, na te zbory. Potem Świadkowie Jehowi wtedy chodzili często tam do mojej babci i też przysłuchiwałem się tym różnym historiom. Potem jacyś zielonopiątkowcy i mówię, kurczę, no tyle tego jest. Każdy ma swoje jakieś tam teorie, że wie lepiej. No i tu można powiedzieć, że ta fascynacja tym światem naszym otaczającym, że każdy człowiek widzę, że jest inny i jeden drugiego mniej bardziej rozumie, to mi tak dawało troszeczkę do myślenia. No ale pochłonęły mi też takie zagadki świata, jakieś niewyjaśnione, zagadki, historie i no i tak przez wiele lat zacząłem szukać i natykałem się różne takie systemy troszeczkę nieoficjalne, jakieś wiedzy takiej typu numerologia, cyfrologia Aleksandra Sawy, potem, ale za każdym razem to było tak samo jak z tymi religiami, po prostu one się różniły między sobą, miały jakiś tam wspólny mianownik, a w tych systemach kalkulacji prekognicji i również zauważyłem, mają gdzieś wspólny mianownik, ale się różnią. No i cofając się wstecz, im bardziej się cofałem wstecz, jeśli chodzi o źródła historyczne, tym bardziej natrafiałem na wspólne jedno źródło tego wszystkiego. I to mi już tak troszeczkę pomagało to zrozumieć, że no tutaj faktycznie musiało to wszystko wyjść z jakiegoś jednego źródła, tylko poprzez różne wydarzenia historyczne, migracje ludów, czy katastrofy jakieś naturalne, ludzie troszeczkę potracili tą wiedzę, wiadomo, zmienił się język, czy narzucono nam jakiś inny język, czy no to te nazwy zostały jakby zmienione, ale interpretacja i sens tego wszystkiego był jakiś taki wspólny. Dlatego do dzisiaj, jak obserwuję różne systemy, nawet astrologii, to widzę jedno wspólne źródło, pod innymi nazwami, ale odnoszące się cały czas do tego samego. I po prostu cały czas zauważyłem, że jednak gdzieś jesteśmy, gdzieś to wszystko nie jest takie prawdziwe, w tym sensie, że niby jest ta wolna wola, a jej nie ma. No i też zacząłem sobie tak zdawać sprawę, czytać te książki o Potęga Podświadomości dawno temu i wszystko, co związane z hipnozą. Można powiedzieć, że takim kluczowym, przełomowym momentem były studia w Nowym Sączu, kiedy miałem bardzo dużo czasu i zainteresowałem się hipnozą i zacząłem praktykować tą hipnozę. Także tą z ciekawości po prostu wielu znajomych wprowadzałem ten stan alfa, głębokiej hipnozy, miałem dyktafonik, kasetki nagrywałem i głównie interesowały mnie te poprzednie wcielenia i to tak można powiedzieć.
trochę mnie zmęczyło po kilku miesiącach cofanie się cały czas wstecz, chociaż bardzo ciekawe były te historie. To skupiłem się na pojedynczych przypadkach, z którymi często wracałem do tej samej hipnozy, ale staraliśmy się weryfikować to, co osoba opowiada o miejscu jakimś. I udało mi się raz, pamiętam, znaleźć to miejsce, bo ja jeszcze się w czasie hipnozy dopytywałem, czy to jest to, czy gdzieś leży bliżej Krakowa, czy bliżej gdzieś tam innej miejscowości. I jechaliśmy w to miejsce i obserwowałem tą osobę i faktycznie to ten efekt déjà vu, czy takiego zatrzymania się i sama ta osoba do mnie powiedziała, że ma takie wrażenie, jakby tu już była. No i takie pojedyncze takie informacje do mnie zaczęły docierać, że tutaj może być coś z tym wspólnego, może być tu troszeczkę dużo prawdy w tym. I potem mówię, cofnę się, zacznę po prostu, już nie będę się cofał wstecz z tymi historiami, tylko spróbuję wybiec w przyszłość, kilka dni. No i tutaj był taki moment, kiedy mnie to najbardziej zszokowało, kiedy osoba w czasie hipnozy, ja ją przeniosłem na 3 dni do przodu jakby i ona opisała zdarzenie, które ja później poszedłem na ten przystanek, bo to pochodziło o, że ta osoba odjeżdża autobusem, PKS-em i ja poszedłem z nią odprowadzić ją na ten przystanek i pamiętając, jaki kolor autobusu miał podjechać, jak miał być ubrany kierowca, no to się sprawdziło, można powiedzieć, w 80%, bo jedynym elementem, który się nie sprawdził, był sweter, który miał mieć na sobie, a wisiał na wieszaku obok kierowcy. Także tu już zauważyłem, że ten świat jest troszeczkę taki zdeterminowany, jakiś taki matematyczny. Można pewne rzeczy po prostu przewidzieć, właśnie, a zwłaszcza w tych czasach, kiedy utraciliśmy wiedzę na temat własnego przeznaczenia, czy własnych informacji o samym sobie, tak naprawdę. Bo kluczowe teraz jest dla mnie to, że jakby widzę, że ludzie dzielą się na dwie grupy. Jedna grupa, która chce być świadoma samego siebie i mieć wpływ na swój los, swoje życie, a większość no to oczywiście tego nie wie i poddaje się wszystkim zewnętrznym bodźcom, wszystkim wpływom energetycznym i traktuje to jako po prostu przypadek, czy nawet jak my dzisiaj oglądamy świat i widzimy jedne osoby, tak zwani celebryci, albo są rozpoznawalni gdzieś tam w mediach, albo politycy. My ich nazywamy czasami jakieś osoby szczęściarzami, a tutaj widać ewidentnie, że to nie do końca tak jest z tym szczęściem. To po prostu są pewne atrybuty, które czasami ludzie przez przypadek odblokowują bardziej lub mniej. I powiem ci szczerze, że co najbardziej mnie wewnętrznie zawsze jakby denerwowało, to takie świadomość, że ktoś steruje moim życiem. To jest podobnie jak w filmie 13 piętro, kiedy rozgrywają się różne światy wielopoziomowe na różnych poziomach tam i ktoś zaczyna zadawać pytania, czy to faktycznie my mamy na to wszystko wpływ, czy ktoś tam wyżej sobie tym jakby pociąga za sznurki. Dlatego to jest ściśle powiązane z wieloma tezami i poszukiwaniami ludzi, czy jak to tak naprawdę jest z tym naszym życiem. Ale coś pocieszające jest dla mnie to, że kiedyś byłem taki, troszeczkę zwątpiłem, że jednak jeśli nasze życie jest determinowane, no to bez sensu to w ogóle cokolwiek robić, kiedy to wszystko ma być tak się samo wydarzyć, to nuda, jak ja nie mam na to wpływu. A tutaj okazuje się, że nie, że jednak mamy ogromny jednak wpływ, ale on jest ściśle powiązany i z naszymi helisami, które część są aktywne, część są nieaktywne, i z naszą epoką, do której wchodzimy w wyższej świadomości. A przypominam, że przychodzimy z epoki no, totalnej nieświadomości, prawda? To jest epoka wiary, to jest. No, ona nie idzie w parze po prostu z wiedzą. To zawsze, jak pamiętamy z historii, że ta wiedza musi być schowana pod ziemię, i ludzie po prostu w tej epoce dostosowują się do tego. Że palą na stosie książki, czy palą kobiety z wiedzą, z wiedźmy, czy po prostu atakują osoby światłe, czy wynalazców, czy osoby, które chcą pomóc ludzkości, nie wiem, tam znajdą jakieś urządzenie do odsalania wody, żeby ci ludzie mieli dostęp do wody, to nagle pojawi się jakiś seryjny samobójca i tam usuwa na zlecenie korporacji tych ludzi, bo korporacje wtedy czerpią większe zyski. I to taki ten świat jest, tak, z tego co obserwuję, troszeczkę niezbalansowany, tylko jest taki, no,
Wszystko jest pod kontrolą, bardziej można powiedzieć, to jest moja hipoteza, oczywiście nie wiem, czy to tak jest, ale pod kontrolą ludzi, którzy tą wiedzę dawno temu przejęli i tak sobie starają się na nas wpływać, wykorzystując, tak starożytni kapłani w Egipcie, zaćmienia słońca czy księżyca. Jak ludzie tego nie znają, no to się boją, prawda? I podobnie dzisiaj, podobnie się to dzisiaj odbywa, tylko na innym poziomie, w innych czasach. Patrząc się na to twoje poszukiwanie wiedzy, to ja widzę to w ten sposób, że w związku z tym, że jesteś człowiekiem, który się wychował w Polsce w takich i innych warunkach, więc jakby z automatu to, co było najbardziej narzucane, ten program wiary, on u ciebie wzbudził pewne wątpliwości i te poszukiwania, jeśli dobrze pamiętam, to jest 9-10 lat, czyli to jest trzecia, czwarta klasa szkoły podstawowej, dosyć szybko. Bardzo szybko, właśnie w tamtym czasie, to o dziwo, to później miałem taką przerwę, tak jakby, nie wiem, ręką odjął i totalnie mnie to, nie że nie interesowało, tylko po prostu tego nie robiłem, ale we wczesnym wieku 9-10 lat, to wtedy na kolonii pierwszy raz usłyszałem takie słowo, na kolonii w Czechach, pamiętam, w Bochuminie, czy chyba tak, jak kolega mi powiedział, czy słyszałeś o Trójkącie Bermudzkim albo Atlantydzie, i to były takie słowa, klucz. A później, to co ciekawe, jak spotykałem wiele osób z naszego środowiska i tak, to oni też to samo potwierdzili, że słowa klucz dla nich była Atlantyda albo Trójkąt Bermudzki. I to też mnie zaciekawiło, dlaczego akurat to? No ja też od tego zacząłem, od właśnie fantastyki naukowej, a wiesz, że fantastyka naukowa w naszej młodości, bo to są takie 70, 80 lata, u ciebie podobnie? No tak, ja wcześniej te książki, no, zwłaszcza jak była transformacja w Polsce, to kiedy pojawiło się bardzo dużo w księgarniach tak, tego typu, to był wysyp takich różnych książek, no to wpadało w ręce mi wiele różnych tematów, ale i tak byłem trochę sceptyczny z natury mojego znaku. Zawsze jestem sceptyczny, dlatego że gdybym nie był sceptyczny, no to nie udałoby mi się powiązać tych kropek. Wróćmy teraz do najciekawszych wydarzeń. Takie, jeśli w czasie tych twoich poszukiwań wymieniłeś hipnozę. Czy to była jedyna taki strzał, który rzeczywiście tak na ciebie mocno podziałał? Bo ja wiem, że ty jesteś takim człowiekiem renesansu, bo tematów, którym się interesowałeś, to jest niewiele. Jak tak, wiesz, posłuchałem i pamiętam, o czym mówisz, to o wielu, wielu różnych dziedzinach jakby opowiadasz, zajmujesz się i nawet dosyć mocno się w nie wgryzłeś. Czy oprócz tej hipnozy było jeszcze coś takiego, co rzeczywiście tak cię powaliło, nagle powiedziałeś, o, to jest niemożliwe? Badania genetyczne, które zrobiłem, jakby to one tylko... Znaczy, ta historia mojej mamy, która uwielbiała muzykę berberyjską, pamiętam. Wiadomo, no, jak to syn z mamą blisko, no to słucha, co ta mama opowiada, i akurat ojciec był za granicą wiele lat i także, no ale to ja mam bardzo dobrą pamięć fotograficzną, taką, jak mi powiesz, co się wydarzyło, jak miałem tam 9 lat i byłem gdzieś tam, to ja kolory pamiętam, smak, zapach, to wraca. I pamiętam też słowa mojej mamy, ona była zafascynowana kulturą Egiptu, ale głównie tych berberyjskich plemion, ten taniec, muzyka, żeby jej tam puszczać. Ja też uwielbiałem muzykę etniczną z tego świata, także jej to puszczałem. Zresztą jak ona, jak była mała, to mieszkali Cyganie naprzeciwko i ona tam po prostu też przysłuchiwała się tej muzyce. Ale jak zrobiłem badania genetyczne mojej mamy, bo później się mocno wgryzłem w ten świat taki naukowy, jeśli chodzi o genetykę, z tymi profesorami, którzy badają te wszystkie drzewa, haplogrupy, i później brałem też udział w jakichś projektach National Geographic, Geno 2, to tam zobaczyłem z pomocą przyjaciela, który mi pokazał, odtworzył to źródło genetyczne, tej mitochondrycznej linii mojej mamy, no to się okazało, że jest to plemię Shiva w Oasis w Egipcie i po prostu jest to plemię berberyjskie. No i tu zacząłem się zastanawiać, czy w tych genach to dalej gdzieś idzie, przechodzi, że człowiek ma taką pamięć i fascynację tym wszystkim. I to jedna linia się potwierdziła, a druga linia od strony ojca, to nie przypuszczałem, że to idzie właśnie w Słowian tam zachodnich, Wyspy Brytyjskie, Szwecja, Gotlandia, Islandia. Zresztą to
to trochę też nie dziwi, bo tych migracji było jednak więcej, tych naszych przodków. No i to też jakby dało do myślenia i po prostu te wszystkie puzzle, jak zacząłem składać razem i te bardziej naukowe, i te bardziej nienaukowe, no to cały czas jest, utwierdza mnie to tylko w przekonaniu, jak mało jeszcze wiemy. Chciałbym wrócić do części twojej wypowiedzi poprzedniej, mianowicie to, co dla mnie jest jakby clue widzenia tego świata i tłumaczenia ludziom, o co tu właściwie chodzi. Bo z jednej strony mamy ten determinizm, czyli zaprogramowanie człowieka, prawda? Są te programy związane z datą urodzin, z przeszłością, z prawem karmy, wiele różnych rzeczy, które powoduje, że właściwie pewne rzeczy się muszą stać. I wygląda na to, że gramy w filmie, który już jest dawno wyreżyserowany. To jest jakby jeden temat. I z drugiej strony mamy ten kreacjonizm, czyli jak to mówią, potęgę świadomości, która może cuda. Ja akurat wierzę i w to, i w to. Uważam, że jesteśmy takim troszeczkę połączonym, z tą połączoną istotą, która z jednej strony pewne rzeczy ma do wykonania, czyli są zadania do wykonania, jak zgadzamy się na to przyjście na ten świat. Czyli jest ileś tam rzeczy, które musimy zaliczyć, a z drugiej strony, i tu jest kwestia świadomości, rozwoju, fuksa, nie wiem jak to nazwać, niektórzy mówią daru, że możemy zrobić cuda. Jak byś to widział, czy widzisz podobnie? Wydaje mi się, że tak, bo w poprzedniej wypowiedzi tak to wynikało, a jakbyśmy się troszkę bardziej wgryzili w ten temat? Odkryłem, czy trudno mi powiedzieć, czy to jest prawda 100%, to ja unikam tego. Natomiast znalazłem taką, może się mylę, ale znalazłem taką zależność. I zawsze się zastanawiałem, ten kto stworzył ten matematyczny wzór tutaj, który się powiela oczywiście w przyrodzie, w liściach, w złotym podziale, w odstępie liści, na łodydze, w odstępach rąk od nóg, głowy od tułowia w ludzkim ciele, to wszystko jest też matematyczne. I to się powiela po prostu w naszym wszechświecie. Ale też zauważyłem, że zawsze się jakby starałem zrozumieć tego stworzyciela, co miał na celu stwarzając ten tutaj świat. To zacząłem odkrywać, że on zrobił świat z kontrolerami naszej egzystencji tutaj w postaci naszych najbliższych, innych ludzi. I jak obserwuję codziennie przez 20 lat, może codziennie nie, ale bardzo często wysłuchuję historii ludzi, męża, żony, córki i tych relacji rodzinnych, czy nawet chłopaka z dziewczyną, to widzę, że mamy dookoła siebie strażników, którzy podświadomie, bo nie mówię, że świadomie, to oni nic nie wiedzą, ale podświadomie nas nakierowują na taką drogę, którą my sobie wybraliśmy na samym początku tutaj. I albo się jej boimy, albo nie idziemy tą drogą, albo nie wiemy o tym, albo idziemy tą drogą. Czy tych strażników mógłbyś nazwać inaczej aktorami naszego życia? Że każdy ma swoją przydzieloną rolę po to, żeby pewne rzeczy się wydarzyły? Jak aktorami, ale z misją. Tak, tak, aktorzy. Słuchaj, jeśli jest scenariusz, dobierasz aktorów, każdy ma jakieś zadanie. I ten aktor, załóżmy, pozytywny i ten negatywny, on po coś jest. Czy tak mógłbyś to jakoś tak... Tak. Tak, tak, tak. Czyli powiem ci tak, jak mąż bije żonę, ta żona, bardzo często się to sprawdza, że tutaj ta zasadność, to nie jest zasadność, że mają bić, tylko o co innego tu chodzi. Żona przychodzi, ta jego żona przychodzi na ten świat z przerobionym domem związków małżeńskich lub mężów, męża. To nie, dla jej duszy nie jest to żaden cel. Wręcz odwrotnie, jest to po prostu zasób. Przyciąga męża, który w tym życiu wybiera taką żonę, która ma ten zasób z poprzednich, załóżmy, żyć. A on dopiero w tym życiu, dla niego to jest nowość. On nie miał w poprzednich życiach żadnej żony i on chce zrozumieć, jak to jest. I wybiera właśnie ją, bo ona ma ten zasób. Czyli dla niej nie jest to cel, a dla niego jest to cel. I on podświadomie wyczuwa, że ona za bardzo mu pomaga, służy mu, serwuje mu obiady, buty mu ściąga, że tak, przepraszam, nie powiem, jak to kiedyś było. I on wtedy podświadomie zaczyna dla niej być nieprzyjemny, wręcz agresywny, bo pokazuje jej, znaczy świadomie nie może tego wytłumaczyć, weź odejdź, bo to nie jest twoja droga. Za bardzo tutaj przesadzasz w tą stronę moją,
Już skup się na sobie bardziej, a ona dalej nie. I jak tak powiem ci szczerze, ja to skracam oczywiście, ale jak sprawdzam te mechanizmy, że jak mąż bije żonę, lub odwrotnie, jak tam John'ego Deppa bije żona i sprawa się w sądzie skończyła, to te same układy astrologiczne, głównie te węzły, które wyznaczają nasze cele w tym życiu, potwierdzają ten układ praktycznie w 90%. Czy Marilyn Monroe była bita przez mężów, czy tam Tina Turner, czy masa ludzi. I teraz, jak ja bardzo często mi się zdarzało, jak podpowiadałem, co robić w takim momencie, to te panie, które wracały do mnie po iluś miesiącach, same powiedziały, że mąż, jakby mu ktoś kluczek przekręcił, on się w ogóle zmienił. I to wielokrotnie to potwierdziło, że ci mężczyźni się wtedy zmieniają, bo podświadomie czują, że żona już zaczyna rozumieć swoją drogę. Czyli wszystko jest jakby uzależnione od naszej poziomu świadomości i ten świat jest taka gra takich aktorów, ale to wszystko zależy, jeśli napieramy, odpychamy. A zwłaszcza jeśli napieramy na sektor, który mamy przerobiony, to jeszcze bardziej niedobrze. Bo wtedy gubimy ten cel nasz, prawda? I wtedy ten mąż czy partner jest tym strażnikiem. Zresztą wszyscy są strażnikami, i dzieci, i mąż, i obcy ludzie, i pracodawcy, i naprawdę pracownicy w firmie. Wszyscy zamieniają się w strażników. Tylko co ciekawe, odgrywają swoje role wprost proporcjonalnie do naszego poziomu zrozumienia. Czyli tutaj już zmieniają się warianty rzeczywistości. W momencie naszej zmiany, w momencie, kiedy my zaczynamy już powoli rozumieć, że to, czego się trochę boimy, obawiamy, to przeważnie jest właśnie cel, a nie zasób, a nie strefa komfortu. I większość ludzi dąży czy ciągnie do strefy komfortu, to co dusza tam i oni znają, lubią, ale tu nigdy nie ma nauki. Nauka jest zawsze, kiedy jest troszkę trudniej, kiedy coś trzeba rozwikłać i tam jest wtedy doświadczenie, bo się wytwarzają duże emocje i wtedy jest ta nauka. Ale odpowiadając na twoje pytanie, no to odkryłem dalsze rzeczy, że aktorzy, którzy grają zawodowo w filmach, to oni w 90% odgrywają rolę w filmie, wykreowany przez, załóżmy, scenarzystę czy reżysera, a to są te same role, co mają grać w życiu. To mnie najbardziej troszeczkę ostatnio zszokowało. A nawet głębiej, to jest taki Matrix w Matrixie, a nawet był film, w którym podrabiali paszporty i ja zrobiłem klatkę stop i na tych paszportach były daty, urodzeń, miejsca, miejscowości i to potwierdziło, że to idzie głębiej. To jest podobnie jak w filmie 13 piętro, że to jeszcze głębiej gdzieś idzie. Wiesz, to pasowałoby mi do takiego założenia, które jak gdzieś tam słuchając wielu mądrych ludzi też sobie w głowie dopuściłem, że taka formuła jest możliwa, mianowicie, że zaczynając start w to życie, mamy ileś tam elementów do zaliczenia. To mówię, to tam najczęściej z poprzednich wcieleń to tak to tłumaczą i w tym momencie przychodzi do ciebie pierwszy, drugi, trzeci raz, w końcu jak ten pomysłowy Dobromir, masz tą chwilę i zaliczasz, odpuszczasz. I jakby to się rozpuszcza, czyli nie wraca, ale pojawia się następny. Bo tych pętelek, które gdzieś tam nagromadziliśmy po drodze, albo które mamy do zaliczenia, bo trzeba wszystko zaliczyć, jest sporo. Czy też mniej więcej tak to możesz potwierdzić, że tak to wygląda, czy nie? Że mamy ileś tam tematów do zaliczenia, to jest właśnie ten element tego determinizmu, czyli tego układu gwiezdnego, różnie to nazywamy. I znalazłem tak, potwierdziło się to, że nie chodzi o ilość, nie chodzi w ogóle o to, że my do końca życia coś mamy tutaj doświadczać. Możemy to zrobić dość szybko, chociaż jest to prawie niemożliwe ze względu na poziom świadomości i techniki, jak to zrobić, ale widzę, że świadomość, głównie podświadomość, to tutaj świadomość nic tutaj nie... Świadomość to jest jakby taki filtr, który tam zbiera informacje zewsząd, natomiast podświadomość, tam musi być ta informacja, że wiemy, co jest celem naszym w tym życiu. Jeśli tego nie wiemy, to możemy to maglować do końca życia albo i w następne życie. I nic to nie daje, nic to nie zmieni. Czyli ktoś musi, to jest tak reklama w telewizji, którą oni wiedzą, że chcą dotrzeć do naszej podświadomości i dlatego nie mogą puścić jej raz. Puszczają ją wielokrotnie, głośno,
bo wiedzą, znają te techniki z psychologii, że muszą zainfekować nasz umysł podświadomy jakimś produktem, ulokować go tam, żeby człowiek zapomniał jutro, pojutrze, ale za pół roku pójdzie na tą półkę i ściągnie akurat ten produkt. Już nie pamiętają, co było po roku wcześniej, prawda? Także to tą samą techniką musimy w tym życiu uświadomić sobie i wiedzieć, że jeśli mamy misję pomagać bliźnim, to trzeba wybierać taką drogę. Niekoniecznie musi być to jakiś jeden scenariusz, bo oczywiście w astrologii jest tylko 12 tych sektorów, domów, znaków i one generują w sobie tysiące wariantów, które i tak wpisują się w tą cechę. Czyli jeśli ktoś chce być księdzem, a ma dom ryb, które widzisz tutaj, ryby w marcu, ludzie urodzeni najczęściej odgrywają rolę papieży czy księży w filmach. I to możecie sobie sami sprawdzić. Oczywiście to nie chodzi tylko o sam zodiak, jak w przypadku Piotra Adamczyka 21 marca, tylko chodzi też o wszystkie te ascendent, księżyc, węzeł północny może być w rybach. Także tutaj też trzeba wziąć pod uwagę te precesje i przesunięcia, bo dzisiejsze znaki nie są już tymi znakami, które ludzie myślą, że mają. Także tutaj jest ta podświadomy umysł. Musi to człowiek zakodować. Czasami to się odbywa po... Jak wraca do tego i rozmawia z kimś o tym, jest to w pełni zgodne, to jest, utrwala się to głęboko i wtedy człowiek, jak w tej grze komputerowej idziesz i nad swoją głową masz jakiś tam poziom procentowy swojej ścieżki życiowej i masz 40% albo 70% i oni widzą, i kontrolerzy czy strażnicy widzą, czy mają nas przekierować na siłę, czy nam mają sprzyjać, pomagać. I to zaobserwowałem, że to się zazębia bardzo. Troszeczkę pozytywizmu, czyli musimy, znaczy pozytywnych informacji, mianowicie to światełko w tunelu, też by wypadało, żeby ono się pojawiło u nas. A ja mam taką teorię, właściwie coś, co przyjąłem do swojego punktu widzenia, bo ja zawsze powtarzam, nie ma mojej racji, nie ma twojej racji, każdy ma swoją rację i zawsze ona jest najważniejsza, bo tak twój świat funkcjonuje, jak go sobie wyobraziłeś, nie można nikomu niczego narzucić, po prostu jak mamy ileś tam miliardów ludzi, stworzeń, ludzi chyba trochę mniej, to każdy ma prawo do tego, żeby ten świat postrzegać, jak postrzega. W moim założeniu, z tego, co ja się co sobie poukładałem, funkcjonuje pojęcie dzieci Boga. Ja się czuję po prostu jako dziecko Boga, czyli mam ten potencjał kreacji, bo tak jak Bóg ma jakby tę nieskończoną możliwość tworzenia i kreowania, tak samo dziecko Boga, jeśli jakby jest, widzi ten cel, czuję sobie ten potencjał, to rzeczywiście mogą się dziać cuda i tu właśnie dochodzimy do tego, tej możliwości kreacji wzrostu świadomości i dla mnie, no kilka razy miałem taką sytuację, że niemożliwe stawało się niemożliwe, ale wiedziałem, że naprawdę to było coś nieegoistycznego, to się dzieje. Czy ten element właśnie, nazywamy to załóżmy wzrostem świadomości, czy ty to widzisz, że ten potencjał rzeczywiście jest realny i dotknąłeś tego i możesz ludziom powiedzieć, że rzeczywiście, jeśli, nie wiem, czy popracują, czy pozwolą sobie na to, da się, czy nie? Tak, no tutaj jednym z najważniejszych elementów jest ta z jednej strony mamy wszystkie te same planety i domy w swoich horoskopach, z różnicą tylko taką, że ktoś będzie mieć więcej Wenus w kreacji i będzie mieć duszę artystyczną, to nie znaczy, że nie ma innych cech, tylko ma je mniej, w mniejszej ilości procentowo. I on nie czuje, albo ludzie go czują, że idealnie nadaje się na muzyka, malarza, mówcę, albo nie. Wszystko wiedzą, podświadomie. Stąd też mamy taki wysyp, takie zaskoczenia czasami, że jeden odnosi sukces na polu takim medycyny, a drugi gdzieś, to też te nasze logo do świata i podświadomość wychwytuje. Albo to jest urodzony lekarz, albo nie. Natomiast nie każdy ma swoją ścieżkę, tak powiedziałeś. Trudno tutaj, znaczy dzięki temu zrozumieniu chyba łatwiej wtedy iść przeżycie, bo jeśli widzimy, że nie wiem, no jest małżeństwo, jeden z małżonków jest bardzo mocno agresywny, To nigdy się nie bierze z przypadku, prawda? Coś gdzieś się wydarzyło w przeszłości,
ma jakiś kierunek, albo się sam ze sobą męczy. I tutaj zrozumienie drugiego człowieka jest kluczowe, bo każdy ma swoje, nie ma takiej samej prawdy dla każdego człowieka, jak najbardziej, dlatego że jest to niemożliwe. Każdy ma, jest w innym, na innym poziomie doświadczania, innym czasie, innym miejscu. Nie może być prawdą dla kogoś, kto się urodził w Tybecie i nigdy nie był tam poza Tybetem. To prawda o religii katolickiej tutaj będzie na pewno inna niż osobie, która urodziła się tutaj, czy we Włoszech, czy w Polsce. I odwrotnie. I tutaj moim zdaniem człowiek sam sobie robi przez niewiedzę i nieświadomość, tworzy sobie takie bariery i stara się powiedzieć, kto jest lepszy, kto ma większe cikłeczęto, kto ma lepszego Boga, prawda? To jest takie płytkie. To też jest przyporządkowane do poziomu świadomości w danym czasie, bo ta ewolucja tych świadomości, tu jest wszystko zaprogramowane. Nie otrzymamy nie wiadomo jak wielkiej wiedzy w tym czasie, który nie jest odpowiedni na to, żeby ludzkość dostała taką wiedzę, którą, jak wiesz, bardzo często służby specjalne czy rządy, no, ich to nie interesuje, czy żeby to dać ludzkości wolną energię, tylko żeby po prostu zniszczyć jakiś kraj, zrównać z ziemią. A dlatego nie pojawią się technologie w takim czasie, będą się pojawiać, natomiast zauważ, że każda epoka ma jakiś taki poziom rozwoju. I jeśli my jesteśmy na razie takim poziomu rozwoju, tak miało być, to też nie możemy tutaj oczekiwać wodotrysków odnośnie nowych technologii albo nawet wiedzy niesamowicie wielkiej, że gdzieś tam wykopią w Egipcie czy pod Sfinksem komory, które nam pokażą, jak sobie wydłużyć dwukrotnie czy trzykrotnie życie, bo to już by była katastrofa po prostu, jak gdyby ludzie z dzisiejszą mentalnością żyli trzykrotnie dłużej. Także widzisz, że to wszystko ma swój sens i ja wierzę w to, że coraz więcej takiej wiedzy będziemy dostawać ze względu na epokę, która jest epoką światłości, wiedzy, równości, zrozumienia. To jest najbardziej człowiecza epoka, to dopiero teraz to się zaczęła. Nie ma ani gorszej czy złej, to każda ma swoją specyfikę oczywiście. Ale wierzę w to, że ludzie coraz więcej zadają tego typu pytania, jak ty zadajesz. Jest coraz więcej programów, coraz więcej różne fora i ludzie dyskutują. Oczywiście wszystko przed nami i musimy nauczyć się trochę cierpliwości i zrozumienia, że w tych czasie, co dzisiaj jesteśmy, będzie ogromny wysyp różnych teorii. Dlaczego? Dlatego, że Uran, który tym wodnikiem rządzi, on wykopuje wszystko, co jest schowane, ukryte, zakopane, czy to będzie zasoby naturalne danego kraju, czy to będą tajemnice skrywane przez setki czy tysiące lat. To wszystko będzie wychodzić na jaw. Uran też ma takie właściwości burzenia starych systemów. Także te teorie będą się pojawiać, a co nie oznacza, że wszystkie będą stuprocentowe prawdziwe. No ale też nie można bić się o to, kto wierzy w to albo nie wierzy, bo to nie chodzi o to, tylko chodzi o doświadczanie i cierpliwość. Bo tak mówię, każdy ma inne postrzeganie, inną perspektywę. Jeden będzie widział kolor czerwony, a drugi pomarańczowo-czerwony. Wiesz, ja tutaj chciałbym jeszcze nawiązać, wytłumaczyć pewien aspekt, bo ja mówiłem o tym potencjale, który drzemie w nas i tutaj nawiązałeś do tego, że każdy ma inny jakby pakiet startowy, czyli mamy predyspozycję do takich tematów, do takich zawodów, do takiej, powiedziałbym, ekspresji i to jest jakby coś, co jest zaprogramowane i moim zdaniem, jeśli rzeczywiście my w sobie to zaakceptujemy i będziemy robić to, do czego jesteśmy predysponowani, to jest duża większa szansa, że będzie nam łatwiej, spokojniej i powiedziałbym z taką czystością przechodzić przez świat. I wtedy ta moc kreacji jest bardziej prawdopodobna, bo jeśli masz ten cel, to zakładając, że rzeczywiście mamy tę cząstkę, która jest poza zasięgiem tak zwanych onych, czyli tej blokady, to dziwne rzeczy się zdarzają. Tak? Dobrze mówię?
Tak. Chodzi o to, że wspomniałeś, żeby coś powiedzieć pozytywniejszego, ale z tego, co ja obserwuję, to dla duszy nie ma znaczenia, czy ona będzie chciała być zakonnicą, całe swoje życie w izolacji, bo taką ścieżkę wybrała i to dla niej jest pozytywne, dla mnie nie, bo ja to nie jest mój kierunek i nie rezonuje ze mną, żebym gdzieś siedział w więzieniu, czy w klasztorze, czy w Tybecie gdzieś tam medytował do końca życia, bo ja mam w horoskopie to nie jest mój kierunek. Jest to po prostu przerobione i stąd też wiedziałem, znaczy po latach się dowiedziałem, skąd te moje pytania na religii do księdza, dlaczego Adam i Ewa mieli dwójkę synów, to skąd się wzięły po prostu córki i to on mnie wyrzucał cały czas z tych religii, czy tam z kościoła mnie wyrzucali i tak ludzie podświadomie wiedzieli, żebym tam za blisko się do nich nie zbliżał. A ja myślałem jako młody chłopak, że to jest mój cel, dlatego tę Biblię czytałem. Dlaczego zagłębiałem się w to, bo to dopiero w poprzednim życiu z tego wychodziłem, czyli jakby interesowałem się, siedziałem w tym mocno i dziecko najbardziej pamięta jeszcze te poprzednie wpływy. Potem to już czasem, wiesz, odchodzi. Ale jak ci dziecko powie w wieku 10 lat, że on chce być strażakiem, to mu nie wierz, bo strażakiem to był prawdopodobnie wcześniej, to jest jeszcze taka pamięć karmiczna, a zaraz mu się to zmieni i już nie ma tutaj satysfakcji, bo to nie jest jego kierunek. To jest tylko strefa komfortu i pamięć. Dlatego widzisz, no tutaj poziom szczęścia i coś pozytywnego, słowo pozytywne na przykład dla jednego będzie, jak się odizoluje jak najdalej, dla niego to będzie pozytywne, a drugi nie, bez grupy przyjaciół nie wytrzyma. Także ten klucz, żeby każdy zrozumiał swoją ścieżkę, umożliwi, nie będzie tyle konfliktów, nie będzie tyle wojen oczywiście, umożliwi bardzo szybkie i pozytywne zmiany do transformacji na lepsze dla wszystkich. No bo wiesz, o to chodzi, że to jest efekt domina, że jeśli twoja świadomość się zmieni, no to zobacz, ile w ciągu dnia przejdziesz koło kilku tysięcy osób, którzy odbiorą twój poziom zrozumienia. Już nie muszą cię na siłę przekierować, czyli oni też się zmieniają. Też nie muszą myśleć o tym, żeby biegać za tobą i cię tam nakierowywać, prawda? Na właściwy kierunek. Nie, ja mówię o strażnikach z naszego otaczającego świata, jako wszystkich naszych braciach, siostrach, rodzicach. To są strażnicy głównie. Im bliżej jesteś z matką czy z ojcem, to są najwięksi twoi strażnicy. A potem idziesz w świat, spotykasz przyszłą żonę, ona się staje twoim strażnikiem. No wczoraj miałem taką sytuację. Dzwoni pani, zapłakana. 30 lat z mężem się dogadywali i nagle mąż pojechał na regaty, a ona nie chciała, żeby jechał na regaty. No ale ja w horoskopie u niego widzę niesamowitą miłość do sportu. Jego dusza wybrała sobie dom barana, czyli dom rywalizacji sportowej. To jest bardzo silne. Jeśli jego żona mówi stop, nie chodź, nie jedź tam, to jej tylko powiedziałem, staraj się zrozumieć jego kierunek, bo jego celem nie są związki, nie jest żona, to jest zasób. Natomiast jeśli on będzie widział, że ty chcesz negatywnie zastopować mojego drogę życiową, to już jest bardzo niedobrze. Wytrzymaj, mówię, do 2 września i zobaczy. I ona w ciągu po paru godzinach pisze, że niesamowicie, jakby otworzyło jej to oczy, że tak może być. Także tu są różne, mówię ci, warianty, wpływy, i chodzi o to, żeby jeden znał drugiego kierunek, żeby go na siłę nie nakierowywał na jakiś niewłaściwy. Bo podam ci przykład właśnie z tej piły tam. Jak Szymon organizował te prelekcje i poszliśmy w miasto i był chłopak, który przyjeżdża na te prelekcje i który ma tam węzeł południowy, czyli jakby ma zasób w tej wiedzy alternatywnej, tak zwanej niematerialnej też. To jest jego zasób, a nie cel. I on jeszcze dostał informację ode mnie, bo mnie szybko zapytał, panie Grześku, czy to jest mój kierunek, czy to jest mój zasób? A ja mówię,
Patrzę szybko, mówię, nie, nie, to jest twój zawód, w ogóle cię tu nie powinno być, bo za dużo czasu poświęcasz na to, co już twoja, co ty znasz. A przeciwieństwem twoim celem jest właśnie praca, materia. A on mówi, o, to się zgadza, bo żona odeszła, wzięła dwójkę dzieci, bo nie mam pracy, bo nie mam pieniędzy. Czyli jest jego strażnikiem. Nie jest powiedziane, że ona to zrobiła złośliwie, na złość, żeby cierpiał, tylko wiedziała, że jak nie odejdzie, to on dalej będzie w tym środowisku siedział, chciał powtarzać tą samą klasę, co w poprzednim życiu. I powiem ci więcej. A on powiedział coś takiego, a ja to lubię już. I wrócili do hotelu, przyjeżdża pogotowie po 3 godzinach i nikogo nie zabierają, tylko właśnie jego, bo najadł się jakichś muchomorów kiszonych. I to jest jakby przykład, że dostaje dusza, czy jego podświadomość, informację, nie wchodź w to za mocno, a on się uparł, powiedział, że nie, on właśnie pójdzie. Nikomu nic nie było, tylko właśnie jemu i to po 3-4 godzinach. No, to wiesz, to jak to się podświadomość i ci strażnicy nam często podpowiadają, nawet w sposób bolesny, kiedy tkwimy w jakimś takim amoku i chcemy na siłę robić coś wbrew temu, co powinniśmy robić. Ja chciałem takie ostatnie pytanie zadać, które przygotowałem, mianowicie jakieś twoje najnowsze odkrycia, takie, które są naprawdę świeżynkami, jeśli chodzi o to poszukiwanie prawdy i jak generalnie te odkrycia wpływają na twoją i naszą przyszłość. Czy w jakiś sposób to wpływa, czy nie wpływa, czy coś się dzieje takiego większego, że to się pojawia po drodze? Tak, tak jak mówiłem wcześniej właśnie, że marzy mi się, żeby ludzie zaczęli w sumie grupowo medytować, dlatego że w tej erze to będzie kluczowe. To jest era wszelkiego rodzaju społeczności i grup. Czyli jednostka tutaj będzie skazana na porażkę, czyli jakieś wybieranie królowej, prezydentów. To się zmieni, sami zobaczycie, to będzie tak prawdopodobnie. Ta struktura polityczna będzie mieć inną formę. I chodzi o to, że wiedząc, jakie energie, bo przypuszczam, że te kilkanaście rodzin, które jakby zarządzają 99% zasobami całej Ziemi, no ona nie mają takiej wiedzy, znaczy takiej energii, żeby to zrobić. Oni po prostu jadą na fali tych zmian, tych fali tych planet, które sprzyjają lub nie sprzyjają w danym czasie. I dlatego wprowadzają coś związanego z internetem, z samochodami elektrycznymi. Wprowadzają lub nie wprowadzają, lub samoczynnie się to po prostu będzie pojawiać, natomiast oni chcą to kontrolować. I jeśli my tego nie będziemy wiedzieć, no to wtedy będą chcieli nas tutaj zdominować. Ale to jest epoka najlepsza do tego. To, co jeszcze ostatnio odkryłem, no to mówię to, że że wszystko, co jeśli ktoś spotyka drugą osobę i widzi rezonację, później ja patrzę w horoskopie dwóch tych osób. No i oczywiście jest jakiś tam element, że jedna osoba nosi zasób w tej dziedzinie, a druga się uczy, czyli jest zafascynowana nią, chce zdobyć te informacje. Ale też nie można tego traktować, bo czasami ludzie to źle interpretują, jako miłość od pierwszego wejrzenia, albo już czasami się przyklei do tej drugiej osoby, nie chce odpuścić, tam ta druga jest, czuje się osaczona. Także te wszystkie odpowiedzi można znaleźć, jak zagłębiając się w horoskop danej osoby. Ale co ciekawe, wszystko ma swój ten stempel startowy. Jak dany kraj, ostatnio, nawet kraj, jak i człowiek, prawda? Także jak startuje nowy kraj, data założenia danego kraju, to tak samo ma horoskop, jak i człowiek. I dlatego nasz kraj jest akurat bardzo ciekawy, bo z jednej strony mamy ogromne zasoby, ukryte zasoby materialne, czy to ropa, gaz, czy łupki, czy tytan, czy zasoby intelektualne, w ogóle wszelkie. I w horoskopie mamy dwie informacje, czyli mamy wolną wolę, prawda, co zrobić. Jeśli nie pójdziemy drogą naszego przeznaczenia i nie rozliczymy się ze wszelkiego rodzaju spiskami, dziwnymi poufnościami, zagadkami, politycznymi powiązaniami, tajemniczymi śmierciami III RP, wypadkami samolotowymi. Wszystko to w horoskopie Polski jest celem do rozwikłania. Jeśli to zrobi, odblokuje największe bogactwa, jakie ma. I to jest klucz po prostu. Natomiast widzimy, co się dzieje dookoła, że
Polska ma doświadczać tajemnic, poufnych rzeczy, tajemnic. I to oczywiście dom Skorpiona, czyli możemy tutaj kwalifikować wszystko, co jest niedopowiedziane. Także wiedząc to, zobacz, że jak jest coś nielogiczne w naszym kraju, jak Polska ma zasób, załóżmy węgla, bo to wszystko jest pod ziemią i ludzie, nie wiem, jakieś państwa czy Unia Europejska nie pozwala nam tego węgla wydobywać, tylko w Australii, kupować z Australii, to czy my wpłyniemy negatywnie na ekologię, kupując go z Australii? Przecież wiadomo, że tam też jest przyroda, prawda? I to tam też będzie ten środowisko gdzieś tam mieć na to wpływ, jakiś impact wydobycia tego węgla. No ale to jest właśnie w horoskopie Polski to, że tego na razie mamy to przyblokowane. Oczywiście się to zmieni i te lata się zmieniają. I widziałem też nawet w czasie wybuchu wojny 31 sierpnia 1939 roku, to dokładnie było nie 1 wrzesień, tylko 31 sierpień była data w horoskopie Polski, cztery planety Saturn ustawiły się w jednej linii. Czyli dla mnie już tu była informacja też, że Saturn Polsce troszeczkę nie sprzyja. I te Saturny się też pojawiły w 1985 roku, co ciekawe. Czyli my odbieramy to, że o 85 to już był taki początek pierestrojki, tych zmian w Związku Radzieckim i tutaj w Polsce, potem 88, 9, a to nic z tych rzeczy. Tu się okazuje, że wtedy dopiero się rozgrabianie naszego kraju zaczęło, także to jakby potwierdza to. Tak, jeśli chodzi o to, co mówisz, to ja też zauważyłem, że mamy do czynienia z pewnym schyłkiem epoki. W związku z tym ta grupa, która załóżmy jest w tym zarządzie, bardzo się spieszy, bo wie, że przestaje im sprzyjać otoczenie. Czyli ten czas się zmienia i to widać ewidentnie, że to przyspieszenie na oczach naszych jest gwałtowne. To jest tak jakby, wiesz, ktoś wiedział, że zostało mu dosłownie parę chwil i próbuje jak najbardziej sobie wszystko, wiesz, no, przygarnąć, bo potem już nie będzie szansy na to. To jest jakby pierwszy element, który ja zauważyłem i to można powiedzieć, że to jest taki pewien optymizm. Drugi, to co ja zawsze powtarzam, że to jest czas dzielenia się, czyli nie brania, bycie egoistą, jak to mówią często, patentowania wszystkiego, jak to anglosasi robią, tylko właśnie powrotu do tego dzielenia się. A dzielić się można z kimś, czyli jeśli jest dwójka, więcej, grupa, czyli tworzenie pewnych grup wymieniających się między sobą. I tu jest według mnie największy potencjał. Nawet jak dookoła się będą działy dziwne sprawy ze zmianą, to w tym momencie, jeśli ludzie już nauczą się, rozpoznają, że jest pewna grupa, która jest sprawdzona i zweryfikowana i wiemy, że możemy na sobie polegać, to jest według mnie taka siła, która nawet w trudnych czasach przejściowych bez problemu pozwoli nam przetrwać, bo my akurat, jeśli chodzi o tą nację, jesteśmy predysponowani do przetrwania nawet w najtrudniejszych czasach. Oczywiście Amerykanie uczą kadetów w szkołach wojskowych. Jeśli chodzi o partyzantkę, to zawsze stawiają Polaków jako najlepszy przykład partyzantki na świecie. Czy zabory, czy pierwsza wojna, czy tam druga wojna, czy komunizm, nie ma znaczenia. To jeszcze nawet cofając się do Wandalów i do Scytów, do naszych jeszcze tam, to zawsze tak było. To po prostu jest, mamy w sobie to i nam nic nie grozi, cokolwiek by tu nie było. Nam tylko może zagrozić mentalne zaćmienie po prostu, oszukanie mentalne, taki psychokinetyczny czas, jak to mentaliści używają, żeby kogoś, jakąś sztuczkę mentalną, iluzjonistyczną zrobić, to musisz mu pokazać, że tam będziesz to robił, a robisz to totalnie gdzie indziej, czyli caryca Katarzyna też to wiedziała i w swoich pamiętnikach dawała takie zalecenia, że tutaj naszego kraju nie da się tak po prostu najechać czołgami, bo to nic z tego nie wyjdzie. Będzie to o wiele droższe i dlatego zrobiono ten teatrzyk zmiany, transformacji i tak naprawdę nie było żadnej transformacji, tylko była totalna transformacja na totalną grabież i te planety, które się ułożyły 31 sierpnia 1939, które mówią o ruinie kraju, pojawiły się tak samo w 1985, kiedy właśnie zaczęło się to wszystko inicjować do transformacji tej grabieżczej, moim zdaniem, no bo faktycznie dzisiaj to jest tylko iluzja, że coś dla nas, że to nasze, to nic nasze tutaj nie jest i musimy to rozwikłać, musimy się z tym
może nie pogodzić, ale musimy być tego świadomi, żeby dokonywać tych zmian. Właśnie chyba podsumowaniem takim może być to, że tą znowu takim światełkiem w tunelu jest to, że coraz więcej ludzi rozumie tą geopolityczną grę, która ma określony cel, czyli zysk dla kasty tej nielicznej, a pozostali jakby są na oboczu. Z drugiej strony, gdzie ja też tutaj nie chcę być jakiś tam turbosłowianinem, ale uważam, że ten potencjał u nas jest właśnie, jak powiedziałeś, taka partyzantka społeczna. No i to, że jeśli rzeczywiście wrócimy do tej formuły dzielenia się, czyli wyjścia poza ego i umiejętności współpracy, to tutaj nawet w abstrakcyjnym czasie zmiany, bo to wiesz, zmiana zazwyczaj związana jest z pewnym brakiem komfortu. Bo wiesz, do tej pory siedziałeś na fotelu, a tu nagle trzeba z niego wstać, no bo nie ma fotelu, prawda? No zmiana to jest zmiana, no trudno. Na przełomie epok musi być pewne tarcie materiału. Powiem ci nawet więcej, że Uran, który teraz z Saturnem łącznie wpływają na takie zmiany, to Uran nie dopuszcza do tego, żeby... Tutaj kolega się przyszedł przywitać. Cześć. No to przycina troszeczkę. Także teraz Uran będzie chciał to zniszczyć do zera i od zera zacząć coś nowego. Także jeśli ludziom się może wydawać, że to będzie jakaś hybryda poprzedniego systemu lat 90. i jakiś nowi ludzie, innowatorzy z nowymi systemami, to tego się nie uda zrobić. Musi być to całkowicie coś nowego, odcięte od starego. Wtedy dopiero to będzie działać, a oni cały czas, widzisz, jednych wyślą za granicę polityków na 4 czy tam 6 lat, potem się znudzi, wraca i on znowu kandyduje i znowu to samo, i znowu to samo, i tak naprawdę nic się nie zmienia. To jest taka iluzja tylko. Także to, co powiedziałeś o tych grupach, to jest kluczowe. Jednostka nie może w tej epoce, nie ma szans. Człowiek sam nic nie zrobi. Musi być to współpraca, wspólny jakiś dobrobyt i cel. I jeśli to osiągniemy, czyli jakby zaczniemy wibrować tą samą wibracją, która teraz nadchodzi. To jest ta sama wibracja. Wibracja wodnika to jest wibracja przyjaciół, grup ludzi. To jest ta sama wibracja. Dlatego jeśli my nie będziemy tak wibrować, to będziemy chorować. Czyli będziemy się źle czuć. Czyli będzie totalny chaos. Dlatego jak ludzie sprawdzają te wibracje Schumana, to one nie są bez przyczyny i jakiekolwiek inne częstotliwości Ziemi, które rosną, no bo jakoś wszystko jest połączone ze sobą i my też musimy to wiedzieć. Jak zmienia wibracja częstotliwości Ziemia, to na nas to będzie mieć ogromny wpływ. Albo będziemy chorować, albo będziemy nie chorować, tylko będziemy się wznosić, rozwijać. Myślę, że nasza rozmowa pomału dobiega końca. Ja jeszcze raz przypomnę, że rozmawialiśmy z Grześkiem Skwarkiem, który będzie odkrywał prawdę, czyli jako poszukiwacz prawdy pojawi się w imprezie 21-22 października. To jest Radomsko, organizuje to Szymon z Indigo Book. Jak ktoś jest zainteresowany, to pod spodem w filmie jest link do tego wydarzenia. Grzesiek, tak jak słyszę i słyszę, wiem mniej więcej, jesteś dosyć kontaktowym człowiekiem, więc tam w kuluarach trochę cię można za język pociągnąć, coś więcej się dowiedzieć, uszknąć więcej tej prawdy, którą ty spotkałeś na swojej drodze. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i dla widzów do usłyszenia, a może nam się jeszcze uda coś kiedyś innego nagrać, czas pokaże. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.